Małgorzata Parys, dzień dobry, zapraszam na wydarzenia. A dziś między innymi... Oskarżeni brutalnie bili, kopali, podpalali włosy i więzili. Zabrali mu wszystko, co posiadał, czyli telefon, drobne pieniądze, dowód osobisty, ale na tym to agresywne zachowanie nie zakończyło się. Miał broń i narkotyki. Decyzją sądu został on tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Aż 5 osób prokuratura oskarżyła w związku z brutalnym napadem na młodego mężczyznę w Polkowicach. Oprawcy w sposób nieludzki bili, kopali i więzili ofiarę. Do zdarzenia doszło na początku tego roku. Poszkodowany mężczyzna został napadnięty na klatce schodowej, kiedy wychodził od swojego kolegi. 2 oskarżonych najpierw pobiło pokrzywdzonego, a następnie zmusili go do wejścia do windy, aby udał się z nimi do mieszkania jednego z oprawców. Tam do oskarżonych dołączyły jeszcze 2 osoby. Oskarżeni ci zaczęli dalej bić i kopać pokrzywdzonego po to, żeby zabrać mu posiadane mienie i w zasadzie zabrali mu wszystko, co posiadał, czyli telefon, drobne pieniądze, dowód osobisty. Ale na tym to agresywne zachowanie nie zakończyło się. Oskarżeni bowiem wyprowadzili mężczyznę na zewnątrz, to są godziny nocne, prowadzali go po Polkowicach i tam zachowywali się wobec niego szczególnie agresywnie. My określamy to jako takie udręczenie pokrzywdzonego. Bili go, kopali, opluwali, podpalali mu włosy na głowie. W momencie, kiedy grupa mężczyzn znalazła się w pobliżu polkowickiej komendy, poszkodowanemu udało się wyrwać i szybko uciec na komisariat. Tam zgłosił całe zajście, a policjanci szybko pojmali sprawców. Prokurator oskarżył mężczyzn o dokonanie rozboju i uszkodzeń ciała powyżej dni 7. Spowodowali u pokrzywdzonego złamanie kości nosowej, szczęki, złamanie żeber, krwiaka mózgu, różnego rodzaju podmygnięcia krwawe na całym ciele. Tutaj takim szczególnie agresywnym oskarżonym jest jeden z tych sprawców, to jest Paweł W., który jest recydywistą, odpowiada tu w warunkach recydywy. Po zatrzymaniu Pawła W. zaczęły zgłaszać się kolejne osoby, które miały być przez niego pokrzywdzone. W efekcie mężczyzna został oskarżony o szereg innych przestępstw narkotykowych oraz ograniczenia wolności innego pokrzywdzonego, czy też zlecenia pobicia. W tej sprawie występuje jeszcze 5 oskarżony, który część z czynów ma wspólnie i w porozumieniu z Pawłem W. I łącznie objętych jest aktem oskarżenia 5 mężczyzn, a czynów 13. Pozbawienie wolności człowieka ze szczególnym udręczeniem uznawane jest za zbrodnię, dlatego kara, jaka grozi za jej dokonanie, to od 5 do nawet 20 lat więzienia. 12 lat za kratami może spędzić 41-latek, którego policjanci kompletnie zaskoczyli. Mężczyzna nie tylko ukrywał znaczną ilość różnych narkotyków, ale również broń palną. W trakcie pracy operacyjnej legnicy policjanci ustalili miejsce pobytu poszukiwanego mężczyzny. Informacje dość szybko potwierdzili. Udali się pod wskazane miejsce, aby zatrzymać tego mężczyznę. Był on kompletnie zaskoczony wizytą policjantów. Podczas przeszukania u 41-latka znaleziono kilkanaście działek metamfetaminy oraz 3 sztuki amunicji. A także 0,5 kg metamfetaminy, 1,5 kg marihuany, ponad 1000 sztuk tabletek z pseudoefedryną. Policjanci zabezpieczyli też 2 pistolety i 100 tysięcy złotych w gotówce. 41-latka zatrzymano, umieszczono w policyjnym areszcie. Decyzją sądu został on tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Poszukiwanemu od dłuższego czasu mężczyźnie grozi teraz 12-letnia odsiadka. 39-letnia mieszkanka powiatu nowosolskiego po imprezie u swoich teściów postanowiła wsiąść za kółko. Skończyło się tym, że nie pamiętała, jak dojechała do Lubina, ani w jaki sposób uszkodziła zderzak, który mimo uszkodzenia ciągnęła po drodze. Wiadomo jednak, że już pożegnała się z prawem jazdy. Na policję zadzwonił mężczyzna, informując, że jedną z ulic Lubina jedzie prawdopodobnie pijana kobieta. Mężczyzna poinformował również, że kobieta ma bardzo uszkodzony samochód, w tym oderwany zderzak, który ciągnie po drodze. Na miejsce niezwłocznie pojechali policjanci Wydziału Ruchu Drogowego. Ujawnili kobietę przed jedną z restauracji na terenie miasta. Policjanci od razu wyczuli od kobiety silną woń alkoholu. Badanie alkotestem wykazało u kobiety ponad 2 promile alkoholu. Kierująca tłumaczyła, że piła wcześniej alkohol u teściów na urodzinach. Następnie wsiadła za kierownicę swojego samochodu. Nie pamiętała, jak znalazła się w Lubinie, w ogóle, że dojechała do naszego miasta.
Policjantom udało się ustalić, skąd przyjechała kobieta i dlaczego jej zderzak był urwany. Wszystko zarejestrował bowiem miejski monitoring. 39-latka odjechała z miejsca zdarzenia, podjechała na chwilę na parking, a później ruszyła w dalszą trasę. Chwilę później została zatrzymana przez mundurowych i swoją podróż skończyła w policyjnej celi. Mieszkanka powiatu nowosolskiego straciła już prawo jazdy. Grozi jej wysoka kara grzywny, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz 2 lata więzienia. W dalszej części programu zobaczymy jeszcze. Nikt nie chce ubezpieczyć dróg. Większość, niestety więcej jak 50% dróg jest w stanie przedawaryjnym, bądź no tam kilka procent jest w stanie awaryjnym. Zapraszają na warsztaty. Mamy bardzo fajne warsztaty, taką ofertę warsztatów dla rodziców, mieszkańców naszego miasta, którzy borykają się z problemami wychowawczymi, z nastolatkami. O tym, że stan legnickich dróg, delikatnie mówiąc, nie powala, mieszkańcy układają już nawet dowcipy. I trudno zakładać, by to się zmieniło. Szczególnie, że ostatnio Legnica ma nawet problem ze znalezieniem ubezpieczyciela, który wypłacałby pieniądze właścicielom aut uszkodzonych na dziurawych drogach. Najwyraźniej ten interes się zwyczajnie nie opłaca. Zarząd Dróg Miejskich zakończył poszukiwania firmy, która za 233 tysiące złotych sprzeda gminie Legnica polisę OC. Słowem, będzie wypłacać odszkodowania kierowcom, których samochody ucierpią wskutek stanu legnickich dróg. Zadanie to niełatwe, jak bowiem informuje szef ZDM-u, poszukiwania okazały się bezowocne. Dwukrotnie staraliśmy się uzyskać ubezpieczenie OC z tytułu szkód komunikacyjnych na terenie gminy Legnica. Przetarg ogłoszony zakończył się niestety niepowodzeniem z powodu tego, że nie otrzymaliśmy żadnej oferty. Logika podpowiada, że chętnych ubezpieczycieli nie było, bo z ich perspektywy ten interes zwyczajnie się nie opłaca. Zapytaliśmy kierowców i ci nie mają wątpliwości. Ostatnio na legnickich drogach jest mniej dziur, ale za to więcej utrudnień spowodowanych łataniem tychże dziur i kompleksowymi remontami. Kiepsko. Dlaczego? No bo tak. Dziury są, remontują. Remontują i wyremontować nie mogą. Zależy gdzie, bo są miejsca, gdzie jest droga ładna, a są takie, że no, trudno dojechać. Strasznie brudno tutaj w Legnicy. My jesteśmy z Lubina, u nas czyściej o wiele. A jeżeli chodzi o drogi? I też lepsze u nas drogi, a tutaj fatalne. Co warte podkreślenia, w dokumentacji dotyczącej przetargu ZDM zawarł wyniki ocen stanu technicznego dróg, co miało pomóc zainteresowanym firmom w oszacowaniu szans na zysk. I najwyraźniej pomogło, bo ofert brak. Z danych wynika, że 3/4 dróg jest w stanie ostrzegawczym, złym lub bardzo złym. Większość, niestety więcej jak 50% dróg jest w stanie przedawaryjnym, bądź no tam kilka procent jest w stanie awaryjnym. Urzędnicy zapowiadają, że w ramach kolejnego przetargu połączą ubezpieczenie komunikacyjne z ubezpieczeniem wszystkich jednostek gminnych. To powinno przynieść oferty zainteresowanych firm. Oby to oznaczało upragniony kompromis. Jak się bowiem nauczyliśmy, o legnickie drogi nie trudno się pokłócić. Uważam, że dobrze. Że dobrze? Tak. To coś chyba się małżonka nie zgadza. Proszę pana... Co będę panu mówił o historii? Jakby pan znał historię Legnicy, to by pan... Historia, historia ma ruch ruchem. Fatalnie się jeździ. Fatalne. Wszystko w temacie. Dlatego, że ty nie jeździsz. Nie szkodzi, ale z tobą jeżdżę. Co za... Czyli co, czuje pani wertepy, czy o co chodzi? Wertepy i ciągle remonty niekończące się, zakazy. No tak nie powiedziałam, jak to, co myślę i tyle. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza zainteresowanych na warsztaty i spotkania. Pomoc będzie udzielana m.in. osobom doświadczającym przemocy w rodzinie czy nadużywającym alkoholu. Nowością są warsztaty dla dzieci nieśmiałych. Wsparcie udzielane jest podczas specjalnych zajęć i warsztatów. Pamiętamy o młodzieży czy osobach, które doświadczają przemocy, mówi szefowa lubińskiego MOPS-u. Mamy bardzo fajne warsztaty, taką ofertę warsztatów dla rodziców, mieszkańców naszego miasta, którzy borykają się z problemami wychowawczymi, z nastolatkami, z dziećmi. Mamy nową ofertę dla dzieci nieśmiałych, będziemy organizować warsztaty dla dzieci, które chodzą do klas 4-6 szkoły podstawowej. Na wsparcie mogą liczyć także osoby, które mają problem z narkotykami. Warsztaty będą odbywały się niektóre w sekcji profilaktyki w drugim ogólniaku, a niektóre w siedzibie MOPS. Za pomoc sekcji profilaktyki uzależnień
mieszkańcy Lubina nie muszą płacić. Warto wcześniej się jednak zapisać. Można to zrobić osobiście w siedzibie sekcji przy Niepodległości 31. To boczne wejście od Kilińskiego lub telefonicznie. Zamiast niebezpiecznego skrzyżowania w tym miejscu powstanie rondo turbinowe. Chodzi o skrzyżowanie drogi wojewódzkiej 333 z ulicą Kominka i aleją Jana Pawła II. Skrzyżowanie na drodze wojewódzkiej 333 z ulicą Kominka i aleją Jana Pawła II zostanie przebudowane. Na ruchliwej dwupasmówce zamiast obecnego skrzyżowania, w którym często dochodzi do kolizji, powstanie rondo. Dzięki przebudowie prężnie rozwijające się osiedle Polkowice Dolne zostanie również lepiej skomunikowane z centrum. Ale również bardzo wygodne i komfortowe połączenie z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, z tą podstrefą, która znajduje się tutaj właśnie w Polkowicach. Będziemy mieli do czynienia nie tylko z poprawą komunikacyjną, ale przede wszystkim z bardzo ważną poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego, zarówno pieszych, użytkowników pojazdów samochodowych, ale również rowerzystów. Przy tej inwestycji współpracować będą dwa samorządy, gmina Polkowice oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Tak jak myślałem, że S3 wyprowadziło ruch z Polkowic, no niestety nie. Jest tutaj duży ruch, stoimy od pewnego czasu, samochody ciągle mijają i to w długim sznurze, więc liczę na to, że ta inwestycja, tak jak powiedziałem na początku, podniesie poziom bezpieczeństwa i pozwoli spokojnie i bezpiecznie mieszkańcom przemieszczać się pomiędzy jedną a drugą częścią miasta. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przekazał na budowę ronda dofinansowanie w kwocie prawie 2 milionów złotych. Cała inwestycja będzie kosztowała natomiast 5 milionów złotych. Remont drogi rozpocznie się lada moment. Władze gminy oficjalnie przekazały plac budowy wykonawcy. Prace zostaną rozpoczęte od wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu. Ruch musi zostać przełożony na jeden pas, który będzie się odbywał od tej strony, jak tutaj widzimy. Może po przystąpieniu do przełożenia już organizacji ruchu, przystąpimy do inwentaryzacji sieci podziemnych. Wybudowane zostanie rondo turbinowe. Od strony Głogowa pojawią się również spowalniacze ruchu. Przebudowa skrzyżowania będzie trwała pół roku. Kierowcy muszą się zatem uzbroić w cierpliwość. Do Lubina nie przyjadą żubry z Wrocławia. To najnowsza decyzja władz ZOO dotycząca tych zwierząt. Trwają ostatnie prace i odbiory na wybiegu. A o tym, kto zamieszka w ogrodzie, w naszej relacji. Na nowych mieszkańców ZOO czeka cały Lubin. Wybieg dla żubrów jest już prawie gotowy. Warto przypomnieć, że będzie to element ścieżki edukacyjno-turystycznej Fauna Polski. Wybieg ma około 60 arów powierzchni. Teren jest trawiasty i zadrzewiony. Rozpoczęły się odbiory na wybiegu. Mamy już też wybrane zwierzęta i nie będzie to żubr z Wrocławia, tak jak mówiłam wcześniej, ponieważ zmieniłam decyzję i stwierdziłam, że będzie bezpiecznie wziąć dwa zwierzęta z jednej hodowli i już ostatecznie wiemy, że dwie samice żubra przyjadą do nas z Białowieskiego Parku Narodowego. To kiedy dokładnie zwierzęta przyjadą do swojego nowego domu, nadal pozostaje niespodzianką, ale to nie koniec nowości w lubińskim ZOO. Do Lubina przybędzie orzeł przedni. Czekamy na transport, musimy pojechać po ptaka do Bydgoskiego Ogrodu Zoologicznego. W ramach całego projektu w lubińskim ogrodzie zoologicznym będzie można podziwiać 30 gatunków różnych zwierząt. I to wszystko w wydarzeniach. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.